Inflacja na rekordowym poziomie i ceny rosnące w zastraszającym tempie, a także pytanie o to, co dalej. Od tego zaczynamy 15 na żywo. Dziś Agata Wolna, witam i zapraszam. W budżecie domowym, na rachunku firmowym, na koncie szpitala czy w miejskiej kasie wszędzie widać braki. To przede wszystkim brak środków i pomysłu, jak pod koniec miesiąca nie być pod kreską. W 15 na żywo zestawiamy kilka konkretnych przykładów i kilka osób, które pokazują, jak wygląda ich rachunek zysków i strat. I to, drodzy Państwo, tylko zarys tematów, który już za chwilę omówimy szczegółowo. Czy można kwestionować czyjś ból i poświęcenie? Czy można wycenić czyjeś cierpienie? Anna Jakubowska, weteranka Powstania Warszawskiego o pseudonimie Paulinka, przed sądem domagała się odszkodowania za tortury, poniżanie i lata spędzone w PRL-owskim więzieniu. Przeżyła dramat, ale nie dotrwała końca procesu, bo wyrok zakwestionowała prokuratura. Zbigniew Ziobro tłumaczył, że przyznana kwota była zbyt wysoka. Śmierć Anny Jakubowskiej nie zamknęła sprawy. Teraz w roli wnioskodawców występują synowie kobiety. I dziś przed sądem apelacyjnym odbyła się pierwsza rozprawa. Karolina Wasilewska jest na miejscu. Powiedz proszę, Karolino, czym dziś przed sądem ta sprawa się kończy? No niestety to sprawa... A wszystko to dzieje się dzień po kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wracamy jeszcze zatem na moment do wspomnień wydarzeń tamtych dni, o swoich przeżyciach i o lekcji na przyszłość. Mówiła m.in. Wanda Traczyk-Stawska, która dziś będzie gościem Faktów po Faktach. Na półmetku wakacji perspektywa pełni lata. Będzie ciepło, będzie... Teraz kolej szybkich prędkości, która dzieli mieszkańców Mikołowa. W planach jest położenie nowych torów i wykupienie domów starszych mieszkańców. O tej kwestii mieszkańcy rozmawiali z obecnym na miejscu Donaldem Tuskiem. Jego dymisja zbiegła się z decyzją Rady Ministrów o fuzji Lotosu z Orlenem. Jego pozycja miała osłabnąć właśnie w związku ze sprzeciwem wobec tego posunięcia. Dziś Piotr Naimski, czyli były już pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, nie mówi na ten temat nic. To my rozwiniemy teraz ten wątek, bo nowych aspektów sprawy jest kilka. Między innymi ten, że prezes węgierskiego koncernu MOL, którego firma ma przejąć ponad 400 stacji Lotosu, jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. Informację podała Wirtualna Polska, weryfikuje ją Radomir Witt. Powiedz proszę, co wiemy na ten temat? Korumpowania chorwackiego byłego premiera, który zresztą spędza... Ponad 5 tysięcy zachorowań, w tym 1000 infekcji wtórnych. W 15 na żywo sprawdzimy teraz, w jakim miejscu letniej fali COVID-19 jesteśmy i w jakim kierunku idziemy. Sebastian Napieraj, weryfikuje. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii przedstawiła drugi roczny raport ze swoich prac. Czy to tylko statystyki, czy też wnioski, które takim sytuacjom pomogą w przyszłości zapobiec? O tym już teraz Paweł Łukasik. Pawle, zacznijmy jednak od tych najważniejszych wniosków płynących z tego raportu. W kasie brakuje prawie 500 000 zł w gabinecie dyrektora koncepcji. Jak te środki zdobyć i wydatki pokryć? O sytuacji w Centrum Zdrowia w Mikołajowie w szczegółach opowie Konrad Borusiewicz. Mała autokorekta. Szpital, jak zweryfikowała, to ta relacja jest w Mikołowie. Bardzo przepraszam za moją pomyłkę. Teraz przykładowy rachunek zysków i strat w jednej z poznańskich restauracji. Tu jest o tyle łatwiej, że rosnące koszty można teoretycznie przerzucić na klienta, ale wszystko do czasu, aż klient nie przerzuci się na dania z własnej kuchni. Nadia Jóźwiak wyliczenia przedstawi nam szerzej. Nadia, co restauratorom ciąży najbardziej?